Basketball is a game where if I pass you the ball, you will pass it back to me if I have a better shot. Pass, 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 shot. Can we win the race down the floor? Pop, pop, shot. Can we win the 50-50 balls? Pop, pop, shot. Can we win the matchup in front of you? Can we guard the elbows, protect the elbows, guard the rim, help the rim? Can we play with a tempo and a rhythm? Can we limit our dribbles? Can we win the spacing of the game? Coaches, really their job is to take players where they can't take themselves, all right? So they're gonna monitor that hard work and see if it has to be ramped up or we have to tail back because we have a game coming up. Players, you know, I tell them, I says, their job is to energize the coaches. So if you can energize them, then they will give you more. Wiza teraz została do załatwienia. No, nastawienie bojowe. Już się zaczynam pakować, można tak powiedzieć. Zapomnijcie o koszykówce. Zadbajcie o szkołę. Przecież koszykówka się kończy. Ile będziesz miał lat, kiedy przestaniesz grać w koszykówkę? 33 lata? 35 lat? Najważniejsze jest rodzina, przyjaźń, miłość, zdrowie. Nie na darmo nazwaliśmy to Hoop Life. Życie i koszykówka. Żadne pieniądze, żadne nic. Po prostu nie zastąpi mi satysfakcji z tego, że jestem w stanie pomóc osobom zmienić swoje życie. This camp is very different. I'm telling you. If you are hearing this anywhere around the world right now, I would encourage you to challenge yourself and come here. Bardzo zawsze zastanawiało, czy to prawda, że w szkołach w Stanach są takie dni tematyczne. Jak się okazuje, to prawda.